jednocześnie na seminarium kończącym czwartą edycję projektu pod tytułem Chcę, mogę, potrafię, czas na aktywność w gminie Żabno, realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego. Cieszę się, że obecnością na dzisiejszym spotkaniu zaszczycił nas pan burmistrz Stanisław Kościoł. Pani Maria Kaczmarczyk, przewodnicząca Komisji do Spraw Infrastruktury Społecznej. Pani Marta Herduś, członek tejże komisji. Pani Renata Rubacha, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy. Pani Maria Zielka, główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie. Pani Marta Warias, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Pani Joanna Fil, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie. Pan Jacek Ramian, prezes zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacji. Pan Jerzy Pechołnek, kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Pani Anna Skala, dyrektor Gimnazjum w Żabnie. Szanowni Państwo, projekt pod tytułem Chcę, mogę, potrafię, czas na aktywność w gminie Żabno, realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczął się w 2008 roku. Tak więc kończymy czwartą edycję tego projektu. W bieżącym roku mieliśmy kontrolę projektu przeprowadzoną przez instytucję pośredniczącą, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Jeżeli chodzi o zakres tej kontroli, był dość szeroki, obejmował prawidłowość rozliczeń finansowych, poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników, sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją będącą w sieci beneficjenta, poprawności udzielenia zamówień publicznych, poprawności udzielenia pomocy publicznej, sposobu realizacji działań promocyjnych, sposobu prowadzenia i archiwizacji danych. We wszystkich kontrolowanych zakresach projekt został zakwalifikowany do kategorii 1. Oznacza to, że projekt jest realizowany prawidłowo, nie są potrzebne żadne usprawnienia. Zastanawiałam się, co należy dzisiaj powiedzieć w kontekście czteroletnich doświadczeń. Doszłam do przekonania, że promocja realizowanego projektu nie może odbywać się samodzielnie. Powinna ona być prowadzona w kontekście ogólnych działań Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ projekt jest jednym z narzędzi, jakimi posługują się pracownicy socjalni w swojej pracy na rzecz osób i rodzin z terenu gminy. Praca Ośrodka Pomocy Społecznej nie może być postrzegana przez pryzmat wypłacanych świadczeń, ani też przez ocenę realizacji samego projektu, ani też na podstawie liczby wydanych środków finansowych. Istotą pomocy społecznej nie jest wypłacanie zasiłków, a dobrze realizowana praca socjalna. Oczywiście świadczenia finansowe powinny stanowić przejściową formę wsparcia, która przez pewien okres pozwoli na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Jednak podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest prowadzenie pracy socjalnej z osobą czy rodziną, która w konsekwencji będzie zmierzała do całkowitego wykorzystania potencjału i uprawnień klienta, aż do jego usamodzielnienia. Praca socjalna definiowana jest jako interdyscyplinarna działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez spełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej pracę socjalną zdefiniowała pani Helena Nadwińska, twórca pedagogiki społecznej w Polsce. Według niej praca socjalna ma na celu wdrożenie rozwiązań społecznych jako pomoc indywidualną, która
która umożliwia przywrócenie rodzinom ich naturalnej zdolności do samodzielnego zapewniania potrzeb. Wynika, że praca socjalna jest działalnością profesjonalną. Na dzień dzisiejszy jednak w środowisku pozapomocowym jest jeszcze mało znana i bardzo mało docenianą formą pomagania osobom. Cele i założenia projektu Chcę, Mogę, Potrafię, Czas na aktywność w gminie Żadno są całkowicie spójne z przytoczonymi definicjami. Natomiast o efektach tegoż projektu opowiedzą nam już same uczestniczki. Szanowni Państwo, zapotrzebowanie na pracę, której celem jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów ludzkich, jest ogromne. Mówiąc o pracy ośrodka, muszę wspomnieć o kolejnym zadaniu, które zaczęliśmy realizować w bieżącym roku, a wynika ono z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jeszcze niedawno zadanie to budziło różnego rodzaju emocje. Dziś jesteśmy na etapie tworzenia grup roboczych. Potrzeba ich tworzenia spowodowana jest napływaniem do ośrodka niebieskich kart sygnalizujących występowanie przemocy w rodzinie. Dziś jeszcze trudno jest mówić o efektach. Uczymy się, próbujemy wypracować metody działania. Bardzo ważne jest, że współpraca z przedstawicielami instytucji wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego układa się w czerwcu. Został utworzony punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z rodzin, w których występuje przemoc. W punkcie tym dyżury pełnią psycholog, prawnik, pracownik socjalny. Okazało się, że zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi w ośrodku jest ogromne. Ustalona przez nas liczba godzin dyżurów zarówno psychologa, jak i prawnika już dziś okazuje się niewystarczająca. W ostatnim czasie docierają do mnie informacje, że nasi specjaliści udzielają porad prawnych po dyżurach przy drzwiach swoich samochodów. Szanowni Państwo, obszar, na którym działamy, jest obszarem delikatnym i bardzo wrażliwym. Niezależnie od tego, czy ośrodek będzie realizował projekt w ramach POKR, czy będzie prowadził inną działalność statutową, zawsze będzie poruszał się w obszarze ludzkich problemów i niezależnie od zaangażowania i kompetencji pracowników socjalnych, efektywność działań będzie zależała od zrozumienia istoty pracy socjalnej przez osoby kreujące lokalną politykę społeczną, jak również przez osoby pracujące w instytucjach, z którymi współpracujemy w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin zwracających się do ośrodka o wsparcie. I my zawsze zastanawiamy się nad tym efektem tej pracy, nie do końca ośrodka pomocy społecznej, ale po prostu tych programów i projektów. Chcę powiedzieć tak, że na pewno są to robione profesjonalnie. Państwo po prostu tutaj korzystacie. Wielu ludzi, z tego co wiem, znalazło zatrudnienie, ale myślę, że również wynika to z tego, że na rynku żabnieńskim tych zakładów i tych miejsc pracy trochę powstaje. Pomimo wielkiej recesji i kryzysu na naszym terenie trochę tych miejsc powstaje. Szczególnie ostatni zakład, który powstał, i tutaj teraz tak, od Państwa aktywności, od możliwości skorzystania z tego projektu też będzie zależało, czy to Wy tam będziecie pracować na tych miejscach pracy, czy będą pracować inni. No bo powiedzmy sobie, że mamy tutaj po sąsiedzku firmę, którą prowadzą Chińczycy Talent, i bardzo dużo po prostu tam może pracować kobiet, co jest bardzo szczególnym znaczeniem dla nas, istotnym, dlatego że, proszę Państwa, no największy problem był zawsze z pracą dla kobiet. Jakoś mężczyźni sobie bardziej poradzić mogli, ponieważ no trochę się tych dróg buduje wszystkiego. Jest takie zawsze niedosyt pewien, i myślę, że również i pytania do mnie jako do burmistrza, czy program, czy jestem zadowolony, na przykład ostatnie pytanie z programu tego, który realizujemy w ramach Kapitału Ludzkiego. Proszę Państwa, nie wiem, do końca nie mnie oceniać, z tego co z panią kierownik ostatnio rozmawiałem, to pani kierownik mnie zapewniała, że i kontrola, która tutaj była, ponieważ dzisiaj nikt nie powiedział nam wszystkim, że Unia Europejska tak naprawdę te cyferki, które rozliczamy matematycznie, to jej nie interesują. Jeżeli przychodzi Unia Europejska na kontrolę, to będzie kontrolowała efekt tej pracy. Czyli zarówno efekt po prostu pracy w kapitale ludzkim, jak i efekt pracy u nas, czy powiedzmy sobie, powstały ilość miejsc pracy deklarowanych, czy powstało ilość kilometrów sieci, ilość ludzi skorzystało z kanalizacji i z innych tych wszystkich zadań, czy po prostu to wpłynęło w jakiś sposób na ożywienie gospodarcze. I my przykładamy, tak jak mówimy, my przykładamy bardzo wielką wagę do tych cyferek, i tutaj są jedni, którzy o grosza nas tam
parę razy każą nam poprawiać projekty i szukają tego grosza, a później wcale się okazuje, że Unii Europejskiej to nie interesuje i potrafi 40% dotacji ściągnąć, jeżeli zadanie czy projekt nie osiągną odpowiednich zakładanych celów. W związku z tym, tym celem w naszym przypadku, chcę, mogę, potrafię, jest to, żeby ożywić środowisko, żeby ci ludzie, którzy nie mieli pracy lub znaleźli się w trudnej sytuacji, żeby potrafili sobie na tym rynku pracy poradzić. Bo nikt za nikogo nie wykona tej pracy, tylko człowiek musi się nauczyć sam walczyć o to, żeby umieć pozyskać pracę i z drugiej strony, jak ją pozyska, również szanować tą pracę. Bo czasami to się zdarza tak, że zaraz się robi pewna roszczeniowość, a który pracodawca lubi tylko roszczeniowość, a nie pokazywanie swojej pracy z drugiej strony. Dlatego bardzo się cieszę, że Państwo zdecydowaliście się uczestniczyć w tej czwartej edycji programu. Ja chyba na podsumowaniu jestem chyba na każdym tego programu. Pierwszy program, który tutaj Pani kierownik, tak żeśmy niewinnie podchodzili, on był kosztowo również był też bardzo skromny, ponieważ był to chyba tak około 90 tysięcy złotych. W tej chwili ten program rocznie wynosi znacznie więcej pieniędzy i tutaj ostatnio również tłumacząc na komisjach na tym mówię tak, że nie ma budowy tylko dróg, chodników, ale również po prostu jest tak zwana inwestycja w człowieka i żeby uzyskać środki finansowe na wsparcie programów tych tak zwanych twardych, dużych programów, projektów, które w wyniku czego powstają konkretne efekty, to po prostu również musi być praca w ramach kapitału ludzkiego, czyli programu. Są gminy, które się połączyły, czyli powiat dąbrowski tak zrobił, że tam połączyli się wszystkie prawie nadwiślańskie gminy i realizują projekt jeden wspólny. My doszliśmy do wniosku, że jesteśmy samodzielni i damy sobie radę. I tutaj chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować całemu zespołowi pod kierownictwem pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikom Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej zaangażowanemu w ten projekt. Chcę powiedzieć, że jako chyba nie jedna z nielicznych gmin również spełniamy kryterium, jeżeli chodzi o ilość pracowników socjalnych w przeliczeniu na ilość mieszkańców, także mamy po prostu te wszystkie standardy spełnione, co nam czasami budzi różne kontrowersje, bo ostatnio tak przy budżecie skromniejszym każdy pyta tak, no dobrze, no ale po prostu coraz mniej idzie na zasiłki pieniędzy, a już od mniej się wydaje, coraz więcej, proszę Państwa, a pracowników przybywa. Może to nie jest taki efekt, bo jak mówię, po rozmowie z Panią kierownik i myślę, że czasami jest dobrze to, co Pani powiedziała, komunikacja musi być zawsze większa, ponieważ wszyscy myślą, że wydane te pieniądze na kapitał ludzki są pieniędzmi straconymi. Dlatego po prostu tutaj, żeby udowodnić, że te pieniądze nie są stracone i warto inwestować człowieka, no trzeba po prostu jednak tą promocję, czyli po prostu o tych projektach, programach, środowiskach lokalnych, wszędzie po prostu mówić więcej. Cieszę się, że są również radni, dlatego że po prostu myślę, że część owoców tej pracy, tego kapitału ludzkiego, który trochę kosztuje, no ale tak jak powiedziałem, no, wszystko musi kosztować, nic nie ma dzisiaj za darmo. Żyjemy w czasach kapitalistycznych, gdzie za wszystko trzeba płacić, również i za to, żeby po prostu tutaj ludzi wyciągnąć z tej depresji czasami, ponieważ no, człowiek, który nie ma pracy, który to nie widzi czasami sensu życia i załamuje się i później już trudno mu w jaki sposób się odnaleźć i nie wie, tracić swoją wartość w człowieka, czyli po prostu zdaje się mu, że jest człowiekiem no, gorszej kategorii, nie jest gorszej kategorii, jest takim samym człowiekiem jak każdy jeden, tylko musi po prostu uwierzyć w siebie, a jak uwierzy w siebie i jeszcze skorzysta z programu, a później to, co tutaj się dowiedział, to, co się dowiedział o różnych sytuacjach, wdroży to w życie, to zdaje się, że każdy jeden z nich po prostu będzie miał szansę na to, żeby w życiu się odnaleźć i funkcjonować normalnie, jak każdy jeden wartościowy człowiek. Dlatego, że człowiek, kiedy ta bieda mu doskwiera, kiedy na nic wszystko się wali, wszystko się łamie, ten czas na pewno każdemu człowiekowi jest trudniej i zdaje się mu, że ja już nic nie wartam, ja już nic nie potrafię. Dlatego nie trzeba. Trzeba po prostu również korzystać. I tak jak tutaj pani kierownik powiedziała, nie zawsze są pieniądze najważniejsze, czasami po prostu wiara w siebie i to, co powiedziałem. Razem z kapitałem ludzkim u nas mamy to szczęście, że rozwija się również działalność gospodarcza. W tamtym tygodniu miałem dwa poważne podmioty gospodarcze, które chcą następne zakłady pracy na naszym terenie, może nie duże, ale chcą po prostu budować. A więc to wszystko jest po to, że łącząc siły kapitału ludzkiego z inwestycjami prowadzonymi nie przez gminę, ale przez prywatnych przedsiębiorców, którzy po prostu stwarzając miejsca pracy,
dają również Państwu szansę, żebyście to, coście tutaj uzyskali, tą wiedzę, to doświadczenie, żebyście po prostu ją wykorzystali i inaczej po prostu sobie ułożyli to życie. Ja chciałem podziękować jeszcze raz całemu zespołowi realizującemu projekt, wszystkim przede wszystkim Państwu, którzy się zdecydowali na uczestniczenie w tym projekcie, żebyście się Państwo Wam poszczęściło, żebyście to, co się tutaj się dowiedzieli, wykorzystali z premedytacją i uzyskali po prostu pracę, żeby się Wam warunki życia polepszyły, żebyście się mieli satysfakcję, że jesteście naprawdę wartościowymi ludźmi. Z tego Wam całego serca życzę również z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, a więc niech Boża Dziecina w tym wszystkim też pomoże. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, chcę mogę potrafić czas na aktywność mierzalną to tytuł zakończonego już po raz czwarty, zrealizowanego już po raz czwarty projektu realizowanego przez nasz ośrodek pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Pojęcie kapitał ludzki oznacza inwestowanie w człowieka. Kapitałem ludzkim w naszym projekcie było nie tylko 22 osoby, które uczestniczyły w projekcie, ale również ich otoczenie, ponieważ również w stosunku do otoczenia były kierowane działania w projekcie. W tym roku w projekcie uczestniczyły 22 osoby, w odróżnieniu od poprzedniej edycji. W tym projekcie mieliśmy 6 mężczyzn, wyjątkowo w tym roku, w następnej edycji znowu będą same kobiety, ponieważ realizujemy projekt 3-letni, a ten rok jest drugim rokiem z realizacji tego projektu 3-letniego. W stosunku do pań beneficjentek, których było 16, skierowane były następujące formy wsparcia. Były to treningi, warsztaty psychologiczne lub treningi, warsztaty psychologiczne, psychologiczno-pedagogiczne. Te formy wsparcia realizowane były zarówno w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i warsztaty psychologiczne, jak i psychologiczno-pedagogiczne w odniesieniu do uczestniczek, jak i otoczenia, miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, poznanie samych siebie, swoich słabych, mocnych stron, wzrost lub spowodowanie pewności siebie, wzrost motywacji do działania również na rzecz własnej rodziny, podniesienie umiejętności komunikacyjnych, wyuczenie asertywności, jak również działania na rzecz rodziny, tak, do których możemy zaliczyć wzmocnienie lub budowanie więzi w rodzinie, poprawę relacji w rodzinie, poprawę komunikacji w rodzinie. Te formy były realizowane w miesiącu czerwcu i lipcu. Jednak po zrealizowaniu tych form mieliśmy pewien niedosyt, zarówno my, jak i beneficjenci, i postanowiliśmy zrealizować dodatkowe treningi w formie wyjazdu integracyjnego, którego mamą i inicjatorką jest nasza pani kierownik. I zorganizowaliśmy 3-dniowy wyjazd integracyjny też do Murza Sichla. Teraz pojechali, na tym wyjeździe do Murza Sichla pojechały już całe rodziny. W tym miejscu, bo potem mogę zapomnieć, chciałam powiedzieć, że wszystkie formy wsparcia realizowane w tym projekcie, zarówno treningi, warsztaty psychologiczne, wsparcie indywidualne, realizacje grupy wsparcia, kursów zawodowych, realizowała firma Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń pana Adriana Janasa z Dąbrowy Tarnowskiej, który wygrał przetargi na prowadzenie wszystkich form wsparcia w naszym projekcie. Własnych problemów, problem własnej rodziny służyło poradnictwo i wsparcie indywidualne. Na każdą beneficjentkę i beneficjenta przypadało 4 godziny wsparcia z wybranymi przez siebie specjalistami, psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym. Formy wsparcia określali sobie, tę formę wsparcia określali sobie sami beneficjenci w zależności od własnych potrzeb. Również taką formą wsparcia, ale już przy współudziale grupy, były zajęcia w tzw. grupie wsparcia, gdzie beneficjentki przy pomocy grupy, przy pomocy trenera prowadzącego grupę, usiłowali rozwiązywać swoje problemy, problemy własnych rodzin. W ramach projektu uczestniczki realizowali kursy zawodowe. Kursy zawodowe określali sami, wybierali sami, określając własne predyspozycje, swoje wykształcenie i bardzo często przy pomocy doradcy zawodowego. Panie z 16-osobowej grupy pań, 8 osób uczestniczyło w kursie florystyki w wymiarze 70 godzin. Tutaj należy nadmienić, że zajęcia odbywały się w 80% na kwiatach żywych dostarczanych przez firmę.
panie uczyły się tutaj układać różne kompozycje kwiatowe, wiązanki, bukiety. Drugie panie uczestniczyły w kursie nowoczesnego handlowca z obsługą komputera klasy fiskalnej w wymiarze 90 godzin uczestnika projektu. Natomiast panowie, było ich sześciu, czterech uczestniczyło w kursie obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowej. Kursy te były organizowane w Tarnowie, a dwóch panów uczestniczyło w kursie spawacza metodą MAK. Tak przedstawiamy się działania w projekcie. Dziękuję bardzo za głos. Na temat tego, co było realizowane i jak to było realizowane, to powiem kilka słów takiego podsumowania, jak z mojej strony wyglądała współpraca tutaj ze środkiem z paniami i z panami. Muszę tutaj potwierdzić ośrodek, że jest klimat do środka, jest chyba jednym z najlepszych, z jakimi współpracuję. Tutaj naprawdę wszystko idzie bezproblemowo, jesteśmy dogadani. I to jest najważniejsze. Nie wszędzie tak jest, uwierzcie mi, że czasami trzeba się pożerać, brzydko mówiąc, z kierownikami, z koordynatorami. Muszę również pochwalić panie i panów za to, że chodzili na zajęcia. Wiem, że nie jest to zawsze łatwe, bo dzieci, obowiązki, rodzina. Aczkolwiek panie były na tyle, państwo byli na tyle zdyscyplinowani, że nie było z tym nigdy problemów. Wiem, że to też zasługa ośrodka, który informował na bieżąco o terminach spotkań. Ze swojej strony nie jestem zadowolony ze współpracy. Nie ukrywam, że liczę na współpracę w przyszłym roku. Przetargi to loteria, aczkolwiek może się uda. Dobra, praca, dobra cena. Tak. Za to, że się pani zdecydowała do uczestniczenia. Warto było. Pani Bożena Sikora, pani Klaudia Fijankowa, zapraszamy panią Joannę Witek. Takie daty pisane. Pan Stanisław Robek. W takim razie pan Kazimierz Parszcz. Ktoś mężczyźni uciekli dzisiaj. Pani Alicja Jasińska. Pani Monika Sowak. Pani Marzena Lenka. Pani Kazimiera Zając. Pani Iwona Świdowicz. Proszę to szczerze. Tu nikt za to nie powinien się zadać konsekwencji. Pani Maria Ligura. Pani Małgosia Kosowska.
zakończyć, bo próbuję złożyć tylko do leczenia. Pani Elżbieta Drobnik. Pani Maria Sudowicz. Pani Ania Kubalik. Pan Roman Olak. Wszyscy coś boją się. Pan Stanisław Piasecki. Tak się salarę z tymi kobietami. Pan Jan Witaszki. I pan Mariusz Gubernator. Z wyjazdu zadowolona cała rodzina, jak wszyscy. No ogólnie wszystko bardzo miło, bardzo pożyteczne. Nowe doświadczenia, znajomości, dużo motywacji, zdolności działań, zawsze pozytywne. Super. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bożena Sikora, mieszkam w Wilkowicach. Jestem mamą 7 dzieci. Do projektu zostałam zaproszona również przez panią Bożenkę. Jestem bardzo zadowolona z tego projektu. Stałam się taka bardziej operatywna, zorganizowana. Brałam udział w warsztatach. Myślę, że zdobyte kwalifikacje pozwolą mi na zdobycie pracy. No i żałuję tylko, że się skończyły. Były naprawdę wspaniałe. Będę bardzo miło chciałam bardzo podziękować za możliwość uczestnictwa w tym projekcie i rozwiać kwestie. Jakieś tam widziałam, że pan burmistrz ma jakieś tam wątpliwości. Burmistrza pytam. Jeżeli chodzi o projekt, więc chciałam tutaj skorygować te wszelakie wątpliwości, bo naprawdę jest to, jest to coś wspaniałego, dlatego że nauczyłyśmy się szukać pracy, stałyśmy się osobami bardzo czynnymi, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy. Umiemy sobie radzić z różnymi problemami rodzinnymi. No w ogóle dostałyśmy kwalifikacje, które naprawdę będą nam potrzebne przy poszukiwaniu pracy, bo wcześniej no, wiadomo, każdy z nas miał jakieś tam, ale mamy dodatkowe, jeżeli chodzi o pracę w sklepie, w jakichś magazynach, umiemy fakturowanie. No i bardzo chciałam podziękować Państwu, które nas szkoliło w tych sprawach, bo byli bardzo dobrzy, naprawdę byli nastawieni na pomoc nam. Nie, żeby tak, jak to się mówi, odbędzić swoje godziny, mieć spokój, to naprawdę w każdej dziedzinie bardzo nam pomogło. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz wszystkich uczestników projektu W Sobotę Potrafię, czas na aktywność w gminie Żarno, pragnę gorąco podziękować panu burmistrzowi miasta i gminy Żarno, kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownikowi projektu oraz wszystkim pracownikom socjalnym za możliwość udziału w tym projekcie. Podziękowania składam także firmie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń z Dąbrowy Tarnowskiej, która w ramach tegoż projektu realizowała treningi i warsztaty psychologiczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne, zajęcia grupy wsparcia, kursy zawodowe, a także stworzyła możliwość wyjazdów integracyjnych wraz z rodzinami, co pozwoliło nam pogłębić wiedzę o budowie właściwych relacji w rodzinie oraz planowanie własnego rozwoju. Uczestnictwo w tym projekcie stworzyło nam wszystkim możliwość rozwoju własnej osobowości i nabycie nowych umiejętności zawodowych, za co serdecznie dziękujemy. Dziękuję.